Cześć wszystkim! Znowu Pony 7. Przeciąg Pillars of Eternity. Dobra. Po wyczerpującej walce w poprzednim odcinku... Zwiedzajmy dalej. To się nazywało Sztormowy Wąwóz. Mam nadzieję, że nie spotkamy więcej tych druidów, co wcześniej. Aby to co najmniej... bardzo miłe. A może ujmę to w drugi sposób. Spotkanie ich byłoby bardzo niemiłe. Okej, tu mamy jakiś dziwny symbol. Jakaś pyw gra. Okej. Spróbujmy ich ostrzelać. Tak, wszyscy. Anuluj. Ognia. Tak, oni muszą najpierw załadować. Coś tu na nas rzucają. Plaga robaków. Okej. Okay. Nie brzmi najlepiej. Sure. Okej. Ognia. Dobra. Ty zajmiesz się jedną. Ty zajmiesz się drugą. Okej. Okej? Ja. Ojej. Miałem na myśli ciebie. Hey. Co to jest? Mała zguba deszczu. Okej. Te zguby to chyba... One chyba wybuchały. Wiecie co? Przynajmniej tak, pamiętam, że one wybuchały jak... Jak się im pozwoli coś zrobić. Okej, mam tutaj małą zgubę wiatru. Wiecie co? Możemy przywołać te... Te cosie. Mam nadzieję, że on odciągnął tkany. Okej. Wkończmy tą pyw grę. Ty możesz podejść. Ty przełącz się na sztylety. Dobra. Okej, to jest kolejna jakaś paskuda. Dobra, ty walcz z nimi. Kana nie... O! Kana może odejść. Dobra, to niech odejdzie. Wow, dobra, jedna z nich wybuchła. Właśnie. Dobra, pomożesz Paladynowi bić to coś. Ty możesz przywrócić do kubla. Świetnie. A wy się bijcie, na co czekacie. Dobra. Pomóż Paladynowi, to się przełącz na łuk. Okej, ta zguba też wybuchła, trochę nam zadała obrażenia, ale trudno. Możesz oślepić tą pypkę. A ty się przełącz na broń. Arkebus. Okej, mam nadzieję, że nie przywoła kolejnej zguby. Okej, 30 punktów obrażeń z pistoletu, całkiem fajnie. Hey there. Okej, troszkę trzymałaś mi obrażeń, ale nic poważnego. Sure. Dobra. Tu mamy jakieś... Mamy jakiś symbol, którym możemy coś zrobić. Blask gwiazd oświetla wzór na podłodze. Klękasz, by mu się lepiej przyjrzeć. W kamiennej posadzce wykryto kilka prostych kształtów i centralna część znaczy niewielkie, owalne wgłębienie, a całość otacza szeroki krąg. Nad oboma kręgami dostrzegasz coś, co wygląda na inskrypcję. Spójrz na owalne wgłębienie. Wgłębienie jest płytkie i gładkie, najwyraźniej zostało stworzone z myślą o konkretnym przedmiocie. Spójrz na zewnętrzny krąg. Wokół zewnętrznego kręgu wyryto kilka symboli. Większość z nich starła się dawno temu. Nad centralną częścią kręgu dostrzegasz półksiężyc. Badaj inskrypcję. Runy są dla ciebie kompletnie niezrozumiałe. To bez wątpliwości pozostałości po zapomnianym wieki temu narzeczu. Okej. Okay. Możemy zaczekać. Czekasz kilka godzin, obserwując gwiazdy migoczące na nieboskłonie. Nie ma żadnych gwiazd. Okej, okay, upłynęło 4 godziny.
Okej, nasza drużyna odpoczęła. Czy się odnowił ten przedmiot teraz? Tak, odnowił się. Ma znowu jedno życie. Darmowy odpoczynek. Spoko. Okej, ale dobra. Wygląda na to, że potrzebujemy jakiegoś przedmiotu, żeby tam włożyć w środek tego symbolu. Okej, coś tu jest ukrytego. Tylko... wartość 3 sztuki miedzi, wow. Srebrne luźce? Wiedziałem, że srebro jest mniej warte niż miedź. Okej, ktoś tu jest. Pogadajmy z nim. Mały Orlanin w poddartym odzieniu kiwa do ciebie dłonią i pozdrawia cię niewyraźnie, przeżywając kawałek surowego mięsa. Uśmiech ma miły, ale prawa górna część jego twarzy wygląda fatalnie. Wokół głowy ma paskę z wyszytym symbolem oka, która zasłania oczodół. Z prawego ucha pozostały strzępy, które go drgają gwałtownie, gdy nadstawia drugiego ucha. Obok Orlanina leży martwy jeleń, wyglądający jakby rozszarpał go niedźwiedź lub wilk. Co zabiło tego jelenia? One ornery Stelgar. Though looking at the deer's insides, it had a malformed but delicious heart, and would have been dead within the year regardless. Tak. Ten jak zdeformowany padłby w ciągu roku. Galloway chose a fitting end for this fine animal. Pardon me. I shouldn't pray with my mouth full. Co się tu sprowadza? New trees to document, new animals to sketch, new sights to be seen. I've learned as much as I can from the druids of my circle. I'd rather wander and learn than take root and stagnate. Okej, czyli gość jest druidem. Ciekawe, że doktryna druidów nie zabrania mu jeść zwierzęcego mięsa. So if you're traveling the Deerwood and need another set of hands, I'd welcome the safety of a group. Mów dalej. I'm trained by the celebrants of Hawk and Ivy of the Fisher Crane tribe. I know more than my share of nature magic, and well, I don't shy away from a good fight. Okej, jeżeli on ma jest równie silny co tamci druidzi Bush czy Sztomu, których wcześniej spotkałem, to byłby całkiem fajnym towarzyszem. I have business with the druids that live near Twin Elms. So long as we find ourselves there eventually, I'm happy to follow along. Okej, witaj w drużynie. Splendid! It'll be an honor to run with a pack for a change. Okej. W sumie wiecie co, mógłbym go zostawić zamiast niezłomnego. Ma również po 6 poziom. Ciekawi mnie, czy magia druidzka ma jakieś czary lecznicze. Bo tak patrząc na niezłomnego, to chyba jest na razie najmniej przydatnym naszym członkiem drużyny. No Kana w sumie też niezbyt dużo robi. Wiecie co? A mogę to anulować? Wiecie co? Może na razie zostawię przy takiej obstawie. Przy następnym tym zabiorę przedmioty Kanie i wezmę jego i zobaczymy jak to się będzie sprawdzać. Dobra. Kana niby śpiewa, ale te jego pieśni takie... mają mało, powiedziałbym, drastyczny wpływ na bitwę. Okej, jakieś grzyby. Sarna. Niech sobie sarnuje. Dziwne, że nie ucieka. Okej, dokładnie zbadamy. Co my tu mamy? Żeby czegoś nie pominąć. Korona pielgrzyma. Ładna nazwa. Okej. Okej, jakiś lew. Dobra, stanowiska obronne. Okej, dobra, zapomnij o tym. Nie zdążysz. Okej, ty otwórz ogień. Ty też otwórz ogień. Co on chce użyć? Nie wiem.
Okej, okay, a musimy poczekać na paladyna. Dobra. Ty otwórz ogień, ty otwórz ogień. Okej, okay, mam nadzieję, że paladyn zapcha dziurę. Tak, świetnie. Okej. Okay. Eder nieźle berło. Ale zaraz się to zmieni. Okej, okay, idzie do kolejnej lwy. Okej, okay, mam nadzieję, mm-hmm, że paladyn tego stankuje. Nie uciekaj. Okej, okay, dobra. Przewróćmy tego lwa. Wszyscy go dobiją szybko. Dobra. I teraz przewróćmy tego. Eder nieźle berwą w cirę, ale wyliża się. Okej, okay, przewrócił się? Przewrócił. Fajnie. Teraz możesz go ładnie też tyle zrobić. Dobra, ładnie. Mhm. Wiecie co? Powinienem chyba trzymać cały czas broń na dystansową. Zmienić z powrotem na broń ręczną można w każdym momencie. A nie można tego samego powiedzieć, że zmienię z powrotem na broń dystansową. Tak, dobra, paladyn zajmie się tym. Okej, okay, Eder zajmie się tym. To coś niedługo padnie. Okej. Okay. Możemy przywołać też żuki. Kana, gdzie jesteś? Będę tutaj zapchał dziurę. Tak, zajęło się tym lwem. Kana, odsuń się. I strzelaj do tego czegoś. Dobra. To możesz też teleportować to coś. Fajnie. Paladyn zajmie się liwicą. Ty możesz zająć się tym czymś. Okej, okay, wypomagajcie paladynowi, reszta pomoże wojownikowi. Super. Możesz przewrócić jego. Okej, okay, to pomoże. Tak, ładnie, 27 w plecy, 18 w plecy, ładnie. Okej, okay, ładnie. Okej, okay, pomóż też paladynowi. I ty też. Okej. Okay. Hey there. Hey. Dobra. Hey there. Hmm. Okej, okay. Jakieś zaklęcie tam było. Ha! Przeładowują kusza. Fajnie. Fajnie, że są takie animacje przeładowania. Tak. Niezbyt regularnie gram w tą grę, więc jak już gram, ponownie doceniam takie szczegóły. Dobra. Coś tu jeszcze mamy? Mieliśmy chyba tutaj spotkać kogoś do ratowania. Jakiś quest mieliśmy. Ja się nie mylę. Może jeszcze znajdziemy. Okej. Okay. Ktoś leży. Zaraz się mu przyjrzymy. A, martwy poszukiwacz przygód. Myślę, że to chyba jakieś zapasy miały tutaj jechać. Ja się nie mylę. Okej, okay, tu nic nie ma już. Jeszcze zobaczmy tutaj. Na to, że jeszcze tutaj coś możemy zbadać. Dobra. Okej, tylko stawcie się. Chcę znowu, żeby podczas walki okazało się, że paladyn jest kompletnie z tyłu. O, mam tutaj zejście w dół. Tego, jak to się nazywa, wąwozu. O, dokładnie. Okej. Okay. Czy musimy poczekać? Aż woda zniknie?
tak jak w Zatoce Buntu. Wiecie co, spróbujmy. Wygląda na to, że coś tam jeszcze można zobaczyć. Okej. Może dlatego też jest związane z tym, że deszcz pada. Okej. Zaczekaj. A, opoczono budowę lochy. Świetnie. Dobra, właśnie, mieliśmy jakąś nową misję. Okej, właśnie. Chyba nie wyruszyła do tej misji, dobra, nieważne. Okej, mamy... Chyba masz 8000. A, po wykonaniu zadań, dobra, nieważne. Co teraz moglibyśmy zbudować? Prestiż. Może dalej obronę. Leśne biegną w twojej warunkach, lecz nie przyznają premię kondycji oraz atletyki podczas odpoczywania. Coś ciekawszego. Warsztat. Budowa warsztatu. Warownik broni, używając dostęp do sprzedawcy broni pancerzy oraz przyznając premię do zręczności. Skład osobliwości. Dom wynalazcy. Kaplica. Forum. Plac ćwiczeń zapewnia miejsce doskonałej umiejętności walki, ulepszenie placu daje premię do mocy podczas odpoczynku. Okej, to jest fajne. Co turem w skarbcu będzie się pojawiać losowa roślina, fajne. Okej, ale co jeszcze mamy? Zachodni barbakan? Wschodni barbakan. No to nie da nam prestiżu dodatkowego. Mury obronne, księżnica. Nic nie wygląda na tyle ciekawie, żebym chciał to w następnym sobie kolejności kupywać. Wszystko albo daje po prostu jakichś dodatkowych kupców, albo jakieś bonusy do odpoczynku. To wiecie co? Jedźmy z tymi kupcami. Kremy kupieckie, chociaż to nie da mi żadnego prestiżu. Okej, a broni pancerz, gdzie to było? Warsztat. Odbudowa warsztatu zapewnia warowni broni, umożliwiając dostęp do sprzedaży broni pancerzy oraz przyznając premię do zręczności. Zachodni barbakan. Dobra, to jedziemy. Zachodni barbakan, a potem zajmiemy się tym warsztatem. Mhm. Okej. Czy kiedykolwiek to przestaje padać? Sure. No to, że nie. Co, poczekam jeszcze chwilkę. Zaczekaj. Dalej pada. Poczekam jeszcze trochę. Nie, wygląda na to, że non stop tu pada. Okej. Może jakiś przedmiot, który trzeba tutaj znaleźć. Jest odpowiedzialny za ten deszcz. Dobra. Wygląda na to, że na razie się tam nie dostaniemy. Okej, chciałem zatrzymać, chciałem przyspieszyć. Tam jest jeszcze jakiś kawałek obszaru, który nie odkryliśmy. Okej, nic tu nie było. Dobra. Gdzie to było? Czas i przypływy. Okej, dobra. Zadania.
Stwierdziła, że jeden z złodziei wspomniał o opuszczonym gospodarstwie na szlaku do Jeleniego Brotu. Okej. Okay. Najdoczniej jeszcze nie napotkaliśmy tego opuszczonego gospodarstwa. Dobra. Szybciej. Proszę. Dobra. Yeah. Wioska Jeleniego, Jeleni Brud. No, nie napotkaliśmy żadnego opuszczonego gospodarstwa na drodze do Jeleniego Brodu. Chyba, że gdzieś tutaj będzie. Okej. Okay. Sure. Tak długo jeszcze będziecie mi tutaj sterczeć. Dopóki nie znajdziemy miejsca. Oczy otwarte. Dopóki nie znajdziemy. Miejcie oczy otwarte. Okej. Okay. Co chodzi? My? Nie pilnujemy własnych spraw. Okej. Okay. Tu jest może to opuszczone gospodarstwo? Nie, to jest świątynia. Rozpaczona matka. Broni zbroje, gospoda, młyn. Okej. Okay. Mam nadzieję, że lubicie odcinki pełne rozmowy, bo wygląda na to, że będzie kilka następnych. Okej. Okay. Dobra. Nie wiem, gdzie jest to opuszczone gospodarstwo, ale poszukamy go prędzej czy później. A na razie porozmawiam z tym gościem. Elf bezczynnie stoi przy drodze, przyglądając się wiosce za rzeką. Kiedy się zbliżasz, kiwa dłonią, stojąc obok niego zakapturzone postacie milkną. Witaj, przyjacielu. Słyszałem o tobie. Wyśnie się, że miałeś sporo zajęć w Zatoce Buntu. Ja również miałem sporo zajęć i bardzo chętnie zakończę tu moje sprawy i wrócę do miasta. Co to za sprawy? Nie słyszałeś? Morderczyni przebywa na wolności. Mówi się, że po wydaniu na świat z próżnorodzonego szalała z żałości i udusiła tuzin zdrowych dzieci. Przybyliśmy tu aż z Zatoki Buntu, aby oddać ją w ręce sprawiedliwości. Jest tutaj? Ruchem ukrywa się w wiosce. Poszlibyśmy po nią sami, ale zna nasze twarze. Nie mam pojęcia, jak zareagowałaby na nasz widok, a wolimy uniknąć dalszych starć. Ma na imię Nyfre. Jest orlanką. Chcemy wyprowadzić ją z wioski, żeby się jej pozbyć bez śladu. Wierzę, jej szukamy. Ale gdyby ktoś ją przekonał, że może bezpiecznie wyjechać, mógłbym ją wyciągnąć. Nie znacie ją. Prosta sprawa. Mam do ciebie kilka pytań. Przypomnij mi, kogo szukam? Orlanka zwana Nyfre. Nie wiem dokładnie, o której części wioski przebywa, ale tu nie ma zbyt wiele orlanek. Co dokładnie zrobiła Nyfre? Zamordowała te wszystkie maleństwa Zatoce Buntu, pamiętasz? Okropna sprawa, ale zapłaci ci za to. Okej, okay, powinienem wracać do poszukiwań. Hey there. Kot i mysz. Okej. Okay. Czy tutaj mamy coś ciekawego? Chyba nie. A, nie, mamy. No, więcej tych postaci z Kickstartera. Wybaczcie, wspierający tą grę, ale kompletnie nie jestem zainteresowany waszymi historiami. Jest ich po prostu za dużo. Okej, okay. A co tutaj mamy? Kelby, Herald. Jakiś tam. Okej. Okay. I already told you what... I'm sorry. I thought you were one of those ruffians. Mhm. Biedaczek, nie wygląda to najlepiej. Pobili kapłana. To żałosne. How may I help you? Co ci się stało? I never saw their faces. Strange hooded men asking about those ruins. Cleobon Relog. Hmm. Most of the brigands who come through here asking about the ruins are looking for a few ancient trinkets. But these people knew the name.
Okej, okay, wygląda na to, że zaraz pobije ci kolejna grupa poszukiwaczy przygód, ponieważ chyba też szukamy tych ruin. They wanted to know where Cleobon Relog was. I tried to keep it from them, but I couldn't hold out forever. I don't know what they were up to, but it can't be good. Mhm. To mi wygląda na bractwo ołowionego klucza. Mogę ci jeszcze w czymś pomóc? Możesz mi pokazać, gdzie leżą ruiny? Gods, the ruins will kill anyone who trespasses there. And they'll retaliate against us too, if history is any indication. We've had too many fortune seekers stir up trouble of late. If I'm to tell you, I'll need to know your reason for wanting to kill. Powiesz mi, bo w przeciwnym razie spuszczę kolejne lanie zarówno tobie, jak i twojemu pomocnikowi. Nie, to nie byłoby zbyt życzliwe. Muszę powstrzymać to, co się tam dzieje. If that's the case, we may already have trouble headed our way. I'll have to take you at your word. Mądry kapłan. You'll find Cleobon Relog here. Whatever trouble you find there, please end it quietly and try to stay out of the ruins. Powiedz mi coś więcej o Jelenim Brodzie. Tutejsi są zwykle nieufni wobec obcych, podobnie jak w większości miejscowych w głębi Jelenioboża. Podejrzliwie patrzą na podróżnych, ale trudno ich winić, kiedy w okolicy tylu zbójców i uchodźców. To jest świątynia Bertha? Co możesz mi o nim powiedzieć? A, Bertha. Ta, chyba pozabijaliśmy kilku paladynów twojego boga. Bert jest najbardziej wszechstronnym z bogów. Nadzoruje wszystkie portale i cykle, nawet samo życie i śmierć. Pod jego opieką koniec jest tylko przejściem do innego początku. Bert przyjmuje różne postacie w różnym czasie i różnych kulturach. W obrębie Jelenioboża występuje jako bladolica zbrojna lub klucznik. Glanthanowie znają go jednak jako Beven i Ankev. Oraz Ankev i Beven. Powiedz mi więcej o Bladolicy Zbrojnej. Ona jest jedną z najmłodszych manifestacji Bertha, a mimo to jest dobrze znana. Opowieści opisują ją jako wychudzonego rycerza w czarnej zbroi i o czarnych oczach, czarnych włosach i cerze białej jak mleko. Od podróżnych, którzy zbyt długo zabawią na drodze, jej pana żąda nieprawdopodobnie wysokiego myta. Niektórzy rzucają jej wyzwanie, a potem giną. Kim jest klucznik? Cywilizowane rasy od wielu wieków piszą opowieści, pieśni i pomaty na temat klucznika. Czasem jest chłopcem, a czasem krasnoludem, a czasem jedynie żywym szkieletem. Nigdy się nie odzywa, ale prowadzi drogą do śmierci i kolejnego życia. Krombrym powaga toczyć się do grobu. Nigdy słyszałem o Beven i Ankev oraz Ankev i Bevnen. To oznacza życie i śmierć w życiu. Przedstawia się ich jako dwa szkielety, mężczyzny i kobiety. Odkrywcy znajdowali je wyryte po przeciwnych stronach bram, ale nie znam żadnych legend na ich temat. Okej, dziękuję za informację. Oczywiście, niegdyś Berat miał tu więcej wyznawców, ale to milczący bóg. Dziś ludzie potrzebują odpowiedzi. Okej. Hey there. To wszystko z twojej strony. Nam pozostało już tylko wkroczyć do wioski i rzucić może zadań pobocznych. Bo na pewno będą jakieś zadania poboczne. Okej, ale to w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!